Cześć, witajcie. Dzisiaj generalnie sobie zobaczymy, co tam słychać u moich roślinek. Z tego względu, że dawno nie było filmu o roślinkach. Także, to jak widzicie, jedną z brugmansji przyniosłem do domu. No i wam powiem, że gubiliście strasznie. Natomiast tutaj pasażer na gapę się załapał na do doniczki. Puszczam, że to jest kana, bo była taka sytuacja, że raz mi strzeliło jakieś ziarno gdzieś w pokoju, to znaczy gdzieś, które potem nie mogłem znaleźć. No i podejrzewam, że właśnie się wstrzeliło do doniczki. Tu jest właśnie kana Australia. W poprzednich filmach mogliście ją widzieć. Ona generalnie to był gratis dołożony do agaw, które zakupiłem. Natomiast ja obciąłem tutaj tą taką brzydką końcóweczkę, no ale tutaj zobaczcie, jak się ładnie rozwija. Co prawda tutaj przy tym oświetleniu to ona traci kolory, ale mimo wszystko wygląda ok. Tutaj aloes. Ten malutki aloes jest coraz większy, także nie jakiś czas go będę rozsadzał. Natomiast tu jest też taka na ziarenka. Jak ktoś śledzi moje filmy, no to może po prostu znać ją, nie? No a tu jak widzicie jeszcze mam dwa banany musa. To był Blue Java i Musa Fig. Generalnie przy tym oświetleniu dają radę. No a tam jeszcze jest dwarf. Dwarf cały czas wypuszcza. Oczywiście rzadziej je podlewam, bo tak je podlewam raz na dwa tygodnie, nie tak za dużo, ale jak widać dają radę. Tu natomiast to było, bo zawsze je mylę, Zebrine Royo z X-Crossem. X-Cross trochę stracił kolorów przy tym oświetleniu, ale jak widać daje sobie też radę i rośnie. Także jak widzicie, tutaj te roślinki. A jeszcze tutaj orzech włoski, ten z ułamanym korzeniem, kto śledzi filmy, ten wie, wsadziłem do doniczki. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o kaladium, to niestety wszystkie sadzonki z nasion padły, nie? No ale to tak bywa. Za chwilę przejdziemy sobie do szklarni i zobaczymy, co tam się dzieje. Tu jak widzicie, choinka wyjechała, także zrobiło się przestronnie i znowu jest miejsce na roślinki. Kliwia sobie rośnie cały czas. Generalnie się okazało, że ona ma dosyć dużo lat. Z nami jest tutaj 5 lat, ale z tego co moja małżonka twierdzi, to ona ma ją znacznie dłużej. No a tutaj właśnie jak widzicie, borówka amerykańska już zaczyna powoli szaleć. Wszystko wygląda super. Sterlicja jeszcze ma kwiatki, ale już wyglądają coraz gorzej, nie? No, a cykasik też sobie powolutku rośnie. Prawdopodobnie zmienię mu doniczkę, bo taki jakaś malutka taka jest, także... No, agawy sobie rosną. Generalnie granaty to padają jak muchy. Pleśnie po prostu dopada przy tych tutaj temperaturach i wilgotności. Palmy, trachikarpusy Fortunei bardzo ładnie sobie radzą. Niektóre tutaj, jak ten, wypuszczają nowe listki. A róże posadzone w poprzednich odcinkach, jak widzicie, sobie szaleją. Także wystarczy wsadzić do doniczki kawałek patyka, no i wygląda to w ten sposób. Także moja małżonka się ucieszy, bo w tym roku będzie chyba dużo róż. Te kany, trzy sztuki, które zostały, one jak widzicie tak sobie troszkę podupadły. Natomiast wypuszczają tutaj od groma nowych odnóżek. Raz, dwa, trzy, cztery. Także bardzo fajnie to wygląda. Natomiast bardzo dobrze sobie radzi pasiflora w tych warunkach i tam od czasu do czasu rzucą jakieś listki, ale generalnie też myślę, że w przyszłym roku to naprawdę pasiflory, to tutaj będę miał od groma i trochę, nie? Papryczki. Tutaj te sobie najlepiej radzą, bo cały czas wypuszczają nowe. Od czasu do czasu muszę obrywać, bo jak widzę, że jakiś zwłaszcza jak kwiaty wypuszcza, tak jak tutaj, to po pewnym momencie te martwe części kwiatów pokrywają się pleśnią, no to wtedy walczę w ten sposób, że je obrywam i sobie papryki rosną. Tutaj właśnie w tej doniczce bardzo ładnie, bardzo dużo papryczek jest, natomiast w tych pozostałych
to tak jakoś mizernie, nie wiem, może dlatego, że ślimaki tutaj je obgryzały. Jak jakiegoś ślimaka znalazłem, to zaraz szedł na prezencie dla kur. A tu sałatka, jak widzicie. Można i sałatkę sobie w styropianowych pojemnikach hodować i też to daje radę. No a teraz zajrzymy do namiociku. A jeszcze kto oglądał, jak sadziłem migdałowce, to zobaczcie, co tu się dzieje. Korzonek. I to nie tylko w tym jednym, bo w większej ilości tutaj tego aż rozsadziło. No nic, zobaczymy. Tutaj będę zdawał relację co jakiś czas na bieżąco, co tu się z migdałowcami dzieje. Na arukarie stoją w miejscu. Natomiast pepino od czarnego henka to tak na razie kiepsko wygląda, no ale mam jeszcze nasiona. Tutaj te się zrobiły takie białe. Ta jest zielona, może coś z tego będzie. Zobaczymy. Arukaria od szkockiego ogrodnika. Na razie efektów nie widać. No a dzisiaj w szklarni 14 stopni. Przy gruncie 11. Słońca dzisiaj nie ma, także jest ok. I wchodzimy do namiotu. A tu jeszcze wam pokażę. Tu jest kasztan. Tutaj wypuścił korzeń, ale coś jest. Wypuścił korzeń, ale roślinki na razie nie widać. Natomiast kasztan i orzech włoski, jak widzicie, może pokażę tutaj na zewnątrz. Wyglądają ładnie. Jak ktoś śledził, jak sadziłem kasztana w mundurkach i bez mundurków, to tutaj są właśnie w doniczkach po dwie sztuki. Bez mundurków oczywiście wykiełkowały stosunkowo szybciej, natomiast ja tam posadziłem więcej tych kasztanów, no ale wyszło gdzieś po dwie sztuki, no czyli kiełkowalność wydaje mi się na poziomie jakichś 60%. Z tym, że pamiętajmy o tym, że to jest kasztan, a nie kasztanowiec, który mamy w Polsce potocznie przez nas nazywany kasztanem, bo to są dwie różne rośliny. Także jeżeli chodzi o maureli, to wypuszczają stosunkowo małe liście, ale wypuszczają, nie? Także też jest pozytywnie. Black Tie sobie powolutku tutaj też listki wypuszcza. No one mają tutaj na pewno mniej oświetlenia, ale nie chciałem ich ciąć. No i chciałem przetestować po prostu, jeżeli coś by się stało, to nic tragicznego, nic by się nie stało. Natomiast te dwa fikusy, które tam kupiłem z promocji, jeden sobie rośnie. Natomiast ten wariegata pokrył się stożek pleśnią. Nie wiem właśnie, może w komentarzach napiszecie jakąś poradę, jak ktoś się zna. W ostateczności go potnę na mniejsze kawałki i spróbuję właśnie po prostu rozmnożyć właśnie w ten sposób. Natomiast w tych warunkach bardzo dobrze sobie radzą alokazje, kolokazje i zobaczcie, jakie tutaj jest normalnie następne sadzonki do rozsadzania. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery. Także jak się sezon rozpocznie, to tutaj będę miał do przesadzania od groma. A tutaj kany od Piotra sobie rosną. Tutaj zobaczcie, mi poszatkowały ślimaki. Ślimak jeden, bo to został znaleziony i też poszedł w prezencie dla kur. No. Tu natomiast awokado cały czas sobie rosną. Tutaj wypuszcza boczną tą, ale chyba będę
prowadził ją do góry, żeby po prostu, bo jak potem tutaj będę miał taki gąszcz, to będzie ciężko manipulować z tą rośliną, jeżeli chodzi o, jeżeli się podzieli na jakieś właśnie takie odnóżki poboczne. A tu natomiast są brugmansje. Zobaczcie, co tu się dzieje. O, widzę coś też, ale to nie wiem, czy to przedtem nie było. No to od czasu do czasu znajduję jakiegoś ślimaka, ale to wtedy sypię niebieskie kryształki i potem... A tu jest druga brugmansja też. Także jak widzicie, brugmansje szaleją. No, ja myślę, że jak się sezon zimowy skończy, to ja tutaj odwiedzę ten mój ulubiony sklep. No w każdym razie, jeżeli... O, tutaj mam jedną brugmansję na zewnątrz. W szklarni, gdzie jest duża wilgotność, to one po prostu sobie szaleją, a ta brugmansja, która jest w domu, bo jak mam jakieś roślinki większą ilość, to tak lubię testowo po prostu ją wsadzić do domu, zobaczyć, co się będzie działo w takiej sytuacji, jak ona sobie będzie radzić. No i jak widzicie, ja tu nie jestem jakimś ekspertem ogrodnictwa i dlatego są te testy. No a dzięki temu potem i wy będziecie wiedzieli, jak można z jakimiś roślinkami postępować. No i tu wam powiem, że oczywiście im będzie cieplej, tym moja aktywność będzie rosła bardziej. Tych filmów będzie powstawać coraz więcej, bo jako, że w grudniu wyszedł Cyberpunk, no to trochę czasu spędziłem właśnie grając w Cyberpunka. Gorący temat. Miałem nawet pomysł, żeby robić filmy o tym, ale tyle użytkowników YouTube'a robiło filmy właśnie o Cyberpunku, że stwierdziłem, że to jest bez sensu. Oczywiście chciałem założyć inny kanał o grach, bo to może nie każdy pomyśli, ale jestem również graczem, nie? I lubię sobie od czasu do czasu pyknąć w jakąś gierkę. Tam niektóre, na przykład jak F-Online, to gram od 2013 roku. Mamy nawet korporację i grupę około 20-30 graczy, z którymi tam czasami robimy różne rzeczy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę wam również dać namiary na moją korporację i jeżeli lubicie F-Online, to po prostu od czasu do czasu się dużo dzieje. No a to by było na tyle. Ja was serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj ten film jeszcze wsadzić, jeszcze zmontować i wgrać na YouTube'a, bo z moim internetem to troszkę to czasu zajmuje i niestety jest to czasochłonne. No ale mam nadzieję, że wyrobię się tak, że jeszcze dzisiaj film wpadnie. No a ja was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do moich następnych filmów i zobaczenia.